Jeśli chodzi o same zaproszenia dla uczestników, bo wydajemy zaproszenia, one są wydawane w jadłodajniach poznańskich. Są wydawane pod opiecznym jadłodajni przez siostry i będą wydawane w tym tygodniu przed Wigilią. Następnie w piątek, 22 grudnia, będzie ustawianie stołów w hali. To jest hala numer 6 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. My przygotowujemy 16 stołów dla 1100 osób i tym zajmuje się około 300 wolontariuszy ze szkół w Poznaniu i w okolicach oraz Centrum Wolontariatu Caritas. O godzinie 10:30 otwierane są bramy pawilonu i wtedy już są wpuszczani ci, którzy pewnie będą czekali przed wejściem na targi. Zawsze też właśnie te osoby już gdzieś tam od tych godzin porannych ustawiają się w kolejce, aby wejść do hali targowej, więc od godziny 10:30 rozpocznie się zasiadanie do stołów. Około godziny 11:00 mniej więcej rozpocznie się już to spotkanie ściśle wigilijne. Oczywiście towarzyszyć będzie temu wejściu cały czas też śpiew kolęd. Jest też zespół, który właśnie z Nowego Tomyśla przyjeżdża specjalnie po to, by te śpiewy prowadzić. Więc rozpoczniemy od kolędy, następnie oczywiście modlitwa, aby to było tak tradycyjnie, jak to zawsze w naszych domach, też odczytanie Ewangelii mówiącej nam o właśnie narodzinach Pana Jezusa. Później oczywiście opłatek, w trakcie oczywiście jest to kolędowanie cały czas. No i około 12:00, kiedy zaczną już goście wychodzić z sali, będą otrzymywać też paczki, które będą wydawane przez uczniów w tych wyznaczonych miejscach. Są paczki dla dorosłych, to warto podkreślić, ale są też specjalne paczki dla dzieci, przygotowane pod kątem właśnie dzieci, które też są na Wigilii obecne. Takie paczki szczególnie przygotowują siostry Urszulanki, które od lat też o to się troszczą, by dla najmłodszych były też właśnie takie upominki przygotowane.